A prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej ogłosił dziś, że dwumecz młodzieżowych reprezentacji Polski i Irlandii Północnej zostanie rozegrany w naszym regionie. Pierwszy mecz 21 listopada na stadionie Czuwaju w Przemyślu, drugi dwa dni później na stadionie JKS w Jarosławiu. Oba miasta wsparły organizację imprez. Prezes podkarpackiego związku piłki nożnej, senator Mieczysław Golba, nie ukrywa, że w wyborze miejsc, gdzie zostaną rozegrane oba mecze, miał swój udział lokalny patriotyzm. Przemyślu to przede wszystkim dlatego, że piękne miasto, piękny obiekt, myślę, że wspaniała młodzież, wspaniałe dzieci i również wspaniali kibice i w związku z tym dlatego będziemy tutaj organizować tak ważne święto, święto piłki nożnej. No również dla Jarosławia jest to ważne wydarzenie, bo miasto również się bardzo przysłużyło ku temu. Bezpłatne bilety indywidualne będą wydawane w obu klubach od 14 do 18 listopada. Dodatkowo każda ze szkół dostanie po 80 bezpłatnych biletów dla uczniów. Osoby z barwami klubowymi innymi niż biało-czerwone nie będą wpuszczane na stadion. Rafał Wilk, złoty i srebrny medalista paraolimpijski z Igrzysk Drio, w, w czwartek wylatuje na ostatni w tym sezonie start podczas maratonu w Bejrucie. Potem zasłużony, choć krótki odpoczynek. Wyjechać może gdzieś na Narty, mi się uda, to, to ten rower zostanie wtedy w domu. Będę mógł od, od niego jakoś odpocząć, bo wiem, że jak będzie taka pogoda jak dzisiaj, to niestety na ten rower na ten rower pójdę, bo, bo siłą rzeczy no, jakoś ciągnie. Można powiedzieć, że Wilka do lasu. A już od grudnia przygotowania do nowego sezonu, w którym Rafał Wilk będzie bronił Pucharu Świata oraz podwójnego tytułu Mistrza Świata. W planach ma też start w jednym z najcięższych wyścigów handbajkowych rozgrywanym na Alasce. Podczas spotkania w ratuszu prezydent Rzeszowa poinformował, że wystąpił z wnioskiem o nadanie zawodnikowi tytułu honorowego obywatela miasta.